Leszek Miller dużo mówił przez wiele lat ostatnio o tym, że wie jak kończyć i nigdy nie mógł skończyć, więc rozumiem, że teraz naprawdę już kończy i tego mężczyznę wreszcie poznamy po tym, jak kończy. Tak, mówisz, że nie będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego, ale jednocześnie wbijasz szpilkę. Wiemy, że panowie Miller-Czarzasty się nie lubią, ale... Ja nie wiem, ja nie wnikam. Ale są takie głosy, że czas rozliczeń u was w Nowej Lewicy. Tak? Ten głos Leszka Millera nie jest odosobniony. Ale Leszek Miller nie jest z Nowej Lewicy, więc... No ja wiem, ale chyba serce ma po lewej stronie. Ja nie wiem, po której stronie ma serce Leszek Miller. Ja wiem jedno, miał swój dobry czas w polityce, kończy swoją karierę. Ja bym chciał kończyć swoją karierę, nie wiem, wtedy, kiedy będę ją kończył, w dobrym stylu, czyli poprzez nieobrażanie lewicy, tylko rozstawanie się ze swoim politycznym życiem w przyjaźni ze wszystkimi. Leszek Miller ma jest wolność słowa, może mówić, co chce. A uważa pan, że po tym, co wydarzyło się w ostatnim niedzielę, po tym wyniku 6,3 dla lewicy, nie są potrzebne jakieś rozliczenia w Nowej Lewicy? Nie jest potrzebne jakieś nowe otwarcie? Przede wszystkim w Nowej Lewicy potrzebujemy teraz, i to mamy, determinację do przeprowadzenia bardzo sprawnie kampanii do Europarlamentu. Są zupełnie inne wybory niż wybory do samorządu. Zresztą wybory dla lewicy samorządowe, szczególnie te na poziomie wojewódzkim, nigdy nie były jakieś łatwe czy przyjemne. Ja naprawdę skupiam się, oczywiście widzę ten wynik, który oczywiście nie jest zadowalający. No, nikt nie będzie udawał, że powtórka wyniku sprzed 5 lat lewicy w wyborach do sejmików jest rewelacyjna. Ale wie pan, ja się nawet bardzo... Nawet trochę słabszy wynik niż powtórka. No, tam powiedzmy 2 mandaty, 3 mandaty mniej. Ja się cieszę bardzo z kilku innych rzeczy. Ja się cieszę, że w pierwszej turze kandydatka lewicy wygrała wybory na prezydentkę Świnoujścia. Cieszę się bardzo, że prezydent Głogowa Rafał Rokaszewicz wygrał w pierwszej turze 60% poparcia w wybory prezydenckie w tym mieście. Cieszę się, że Beata Moskal-Słaniewska weszła do drugiej tury jako kandydatka na prezydentkę Świdnicy. No to prawda, to wszystko prawda. Ale panie redaktorze, ja rozumiem, że to jest taka jakby też medialne zapotrzebowanie, żeby się poznęcać. To jest wasze prawo. Jak natomiast panie redaktorze, ja się super cieszę, że weszło mnóstwo młodych ludzi. Omijamy naszego, mojego kolegę, wiceministra. Pan minister Myrcha, którego dość często spotykamy na tej trasie, także to były ukłony i machania zaraz się zobaczymy w pracy. Bardzo pozdrawiam pana wiceministra. Także wie pan... To nie chodzi o znęcanie, panie... Ale nie, to też oczywiście, panie redaktorze, w Lewicę czeka absolutnie, tak jak każdą inną partię, rozmowa wewnętrzna na temat tego, czy można było lepiej, czy można było inaczej, czy można było gorzej. A nie uważa pan, że błędem było wyciąganie tematu aborcji i takie dość mocne, radykalnie nawet mocne słowa wypowiadane, czy też wypisywane za pomocą portalu X przez waszą szefową klubu parlamentarnego, panią posłankę Żukowską? Ja myślę sobie tak, nie wiem dlaczego akurat to miałoby tak bardzo polaryzować, mówię o kwestii, o temacie aborcji. To jest przecież w DNA lewicy. To jest coś, z czym Koalicja Demokratyczna wzięła lewicę z dobrodziejstwem inwentarza. Tym dobrodziejstwem inwentarza jest także nieprzejednana, absolutnie jednoznaczne stanowisko lewicy w sprawie aborcji. A mamy przecież wrzutkę trzeciej drogi na temat składki zdrowotnej, która absolutnie dzieli koalicję. Nie ma zgody w ogóle na ruszanie tego tematu w kierunku zaproponowanym przez trzecią drogę. I jakoś nie widzę tej debaty publicznej, dlaczego trzecia droga stoi przy tak radykalnym, niezrozumiałym postulacie, prawda? Ale mają swoje poglądy, bronią swoich poglądów, tak jak lewica broni swoich poglądów. I wie pan, no, czy język polaryzuje, czy nie polaryzuje? Oczywiście, że polaryzuje. Czy ten język mógłby być inny? Nie wiem. Część wyborców lewicy jest bardzo jednoznaczna i te słowa są pani posłanki Żukowskiej powtórką tych słów, które padały 3 lata temu na ulicach Warszawy i całej Polski, jeśli chodzi o decyzję Trybunału Przyłębskiej w sprawie aborcji. Więc ja wiem jedno. Ja takiego języka nie używam. Ja
staram się prowadzić dialog z każdym. Mamy w Koalicji Demokratycznej różnice. Przecież jesteśmy z różnych partii, a nie z jednej partii, koalicja 15 października. To wszystko prawda, chociaż chyba wasi wyborcy spodziewali się czegoś innego po tym, jak przejmiecie władzę. Czego się spodziewali? Znaczy, wiedzieli, na jaki program głosują. Zresztą dostajemy bardzo dużo słów wsparcia, że trwamy przy wartościach dotyczących praw człowieka, praw kobiet, praw pracowniczych. Nie odpuszczamy tego tematu. Nie odczytuje pan tego wyniku wyborów. No to niecałe pół roku minęło wyborów z 15 października, wtedy 8,6, teraz 6,3. Wiem, że to inne wybory. Ale to są inne ale wybory. Macie największy spadek. Patrząc też na to... Tu w ogóle była demobilizacja elektoratu, no bo frekwencja to pokazuje, ale to jest wy też jakiś straciliście problem, ta najwięcej, bo no. Na was poszło, jeżeli dobrze pamiętam badania, które czytałem wczoraj, 900 tysięcy osób, które na was też pewnie głosowały 15 października i dokładnie tyle samo na was nie poszło. Ten odsetek, czyli 100%, czyli właściwie 50% waszego elektoratu poszło, ten odsetek no z innych partii wszystko, jest inny. Panie redaktor, trzeba zrobić, przecież wszystkim partiom spadło. Ale nie o tyle. Ale spadło i to jest też znak dla całej demokratycznej koalicji, że trzeba porozmawiać, jak poprowadzić kampanię do Europarlamentu, żeby nasi wyborcy, wyborcy od Lewicy po Koalicję Obywatelską i Trzecią Drogę, żeby nie zostawali w domu albo nie czuli rozczarowania, albo nie jechali na majówkę czy czerwcówkę, tylko poszli do wyborów, bo stawką w tych wyborach samorządowych było odbicie sejmików i samorządów z rąk Prawa i Sprawiedliwości, które sejmiki niszczyło przez ostatnie 8 lat i centralizowało. I samorządy były całkowicie pod butem Prawa i Sprawiedliwości. Te, które się broniły i broniły demokracji, były brane głodem przez Prawo i Sprawiedliwość. Mówię o pieniądzach z budżetu centralnego. Natomiast w tych wyborach liderzy naszych partii muszą absolutnie zawrzeć porozumienie i takie rozmowy muszą się w moim przekonaniu odbyć, jak nie dopuścić do dalszego spadku zainteresowania wyborami wyborców demokratycznych. I tu już naprawdę nie chodzi o jakieś polityczne układanki, tylko chodzi przede wszystkim o obronę naszego miejsca, Polski, w Unii Europejskiej, bo jeśli wygra Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Europarlamentu, to będziemy mieli narrację narzuconą przez Kaczyńskiego, Orbana, teraz przez Fico ze Słowacji. Ta fala populizmu w Polsce zatrzymana, ona idzie przez Europę. Więc jeśli i my będziemy w kampanii do Europarlamentu, jako Lewica mówili, bez Lewicy, bez takich osób jak Robert Biedroń, który pokazał przez ostatnie 5 lat w Europarlamencie, także jako szef Komisji Równości i Praw Kobiet, że bez takich osób zdeterminowanych w Europarlamencie jak on, na poziomie europejskim także prawa kobiet są zagrożone. Czyli Polki znowu będą daleko w tyle za innymi Europejkami. O wyborach europejskich jeszcze porozmawiamy, obiecuję, a odczytuje pan ten wynik wyborczy i dla całej koalicji 15 października, ale szczególnie dla Lewicy jako taka żółta kartka wystawiona przez wasz elektorat? W moim przekonaniu nasz elektorat, mówię o całej koalicji demokratycznej, powiedział jedno. Jesteśmy zniecierpliwieni. Jesteśmy zniecierpliwieni, że niektóre ważne kwestie są odkładane albo rozmywane. Więc w moim przekonaniu nikt nie może być super zadowolony z tego wyniku wyborczego, bo każda partia liczyła na więcej i każde ugrupowanie liczyło na lepszy wynik. W moim przekonaniu dzisiaj trzeba gryźć ziemię, gryźć trawę, żeby każdą osobę z domu w najbliższych wyborach wyciągnąć z tego domowego ciepełka i pokazać im, jakie jest zagrożenie zostania w domu. Kaczyński nie śpi. Prawo i Sprawiedliwość tylko czyha na tego typu okazję, żeby może trochę taki skołowany, zdemobilizowany, może minimalnie rozczarowany elektorat, który na nas zagłosował w wyborach w październiku 2023, żeby powiedzieć im, zostańcie w domu, PiS ma lepszy pomysł. Ale widzieliśmy, jaki PiS miał pomysł na Polskę i na Europę przez ostatnie 8 lat. Tylko wydaje mi się, że to straszenie PiS-em i Kaczyńskim już na elektorat nie działa. A macie jako Lewica pretensje do Donalda Tuska, że no, podbiera wam elektorat? To właściwie wszyscy mieć pretensje o to, że każdy robi swoją robotę? My też podbieramy elektorat innym, staramy się podbierać elektorat innym partiom. Wie pan, my mamy
mamy w lewicy różne osoby. Super lewicowe, centrolewicowe, socjaliberalne i też gramy, staramy się grać na różnych skrzydłach. Zatem, wie pan, to jest normalne. Czy mogę mieć pretensje? Nie. My zabieramy komuś, ktoś zabiera nam, bo to jest normalna walka polityczna. My po prostu wiemy jedno i ja wiem jedno, że lewica musi trwać przy swoich wartościach, musi być jednoznaczna. Proszę popatrzeć na wybory w Warszawie. Bez oglądania się na innych, z dużą promocją szyldu lewicowego, z kandydatami i kandydatkami, które jednoznacznie kojarzą się z lewicą, zdobyliśmy 8 mandatów, mieliśmy 2. Magda Bija zdobyła 13%, powtórzyła wynik, właściwie zrobiła znacznie lepszy wynik niż ten ogólnopolski. To znaczy, że jest zapotrzebowanie na osoby jednoznaczne, zdeterminowane lewicowo, określone światopoglądowo. Nie wiem, taka radna jak Agata Diduszko-Zygleska w Warszawie. Jednoznacznie po stronie lewicy, zawsze z logo lewicy, dostała świetny wynik, została znowu radną Warszawy. Więc tutaj trzeba jakby wyciągać wnioski. Będzie rozmowa w lewicy, będzie zmiana kursu pewnie na jeszcze bardziej taki jednoznaczny. Radykalny? Dlaczego radykalny? Jednoznaczny lewicowo. Znaczy jeszcze bardziej. No wie pan, panie redaktorze, jakby nikt nie rezygnuje ze swoich wartości, tak? Zastanawiam się po prostu, co się będzie działo w tym tygodniu w Sejmie, no bo czeka was dyskusja o tym trudnym temacie, o temacie aborcji, temacie, który dzieli koalicję 15 października. Dziś rano w TVN24 Szymon Hołownia zapewniał, że z agendy pracy w Sejmie nie spadnie to i w tym tygodniu będą dyskutowane te wszystkie projekty, które są. Na to oznacza, że trudne rozmowy przed wami w tych najbliższych godzinach. Tym bardziej, że, i tutaj pytanie najważniejsze, Trzecia Droga ma domagać się tego, żebyście oddali jedno ministerstwo. Jak pan reaguje na takie informacje? To są oczywiście, wie pan, różne takie zagrywki, każda partia ciągnie w swoją stronę. Panie redaktorze, ja się z nikim nie kłócę. Ja uważam, że trzeba rozmawiać. To, wie pan, nawet mam dzisiaj zielony krawat, więc będę się pewnie widział. Układ w stronę PSL-u, marszałka Zgorzelskiego, który ostatnio jakoś tam na tą lewicę jest smochowany. No coś tam mówił, że ta rotacyjność marszałków, może do przemyślenia. Panie redaktorze, to są zwykłe polityczne zagrywki. To są takie triki. One nie powinny zajmować uwagi opinii publicznej. My, jeśli mamy coś do siebie, to rozmawiamy, że tak powiem, za zamkniętymi drzwiami. Natomiast jedno jest pewne. Polacy nie lubią i wyborcy demokratyczni nie lubią, jak się kłócimy i się kopiemy po kostkach, aczkolwiek lubią, jak jesteśmy jednoznaczni w swoich poglądach. Czy ta dyskusja w parlamencie będzie ostra? Nie wiem, czy będzie ostra dzisiaj, w tym tygodniu. Na pewno będzie jednoznaczna. Lewica będzie mówiła to, co mówiła od zawsze, że kobiety powinny mieć prawo do decydowania o swojej ciąży do 12 tygodnia. Złożyliśmy tego typu ustawy i mam nadzieję, że ta ustawa przejdzie pierwsze czytanie i będzie możliwość pracy nad tą ustawą w komisji sejmowej, bo to jest normalne procedowanie swoich programów politycznych. Trudne rozmowy przed wami. Już pan wie, czy już liderzy koalicji 15 października umówili się na jakieś spotkanie takie powyborcze, bo podobno jeszcze nie było żadnego spotkania. Wie pan, jest wtorek rano, więc po tych wyborach ja nie wyobrażam sobie, żeby się nie spotykali. Zresztą się zdzwaniają co jakiś czas i prowadzą rozmowy. To nie jest tak, że się nigdy nie widzieli od 15 października. Trzeba porozmawiać. Każda partia dzisiaj robi swój rachunek sumienia. Platforma też ktoś tam stracił, miała mieć więcej, ma mniej. PSL z Hołownią właściwie powtórzyli wynik PSL-u sprzed 5 lat. Nie zyskali zbyt wiele. Myśmy stracili minimalnie, choć wynik też nie jest zadowalający. Więc każda partia robi rachunek sumienia, zmienia ewentualnie kurs narracyjny i mobilizacyjny. Dla mnie najważniejsze jest to, i to pokazały te wybory, że 20-parę% Polaków nie poszło na te wybory w porównaniu z 2023 rokiem. I trzeba sobie zadać pytanie, czy to po prostu te wybory były nieinteresujące, nie były ekscytujące. Ja rozumiem, że wtedy to było takie w październiku 2023, taka manichejska, że tak powiem, sytuacja, dobro-zło, prawda? Inna stawka. Natomiast w tych wyborach być może ludzie uznali, że ta stawka nie jest aż tak wysoka, co nie zmienia faktu i nie zwalnia z obowiązku polityków, aby do ostatniej minuty gryźli trawę i mobilizowali swoich wyborców, a jak trzeba, zmieniali także kurs i narrację. Od tego jesteśmy osobami zarządzającymi partiami, żeby odczytywać nastroje społeczne. To na sam koniec, kończąc już ten wątek, czy jako lewica jesteście gotowi
oddać jakąś funkcję wiceministra na przykład, już nie pytam o te ministerstwa, bo o tym już pan mówił, i zmniejszyć swoje ewentualne wpływy w rządzie. Jesteście na to nie gotowi, czy jest tak, jak mówiła pani posłanka Żukowska, jeżeli Donald Tusk chce być premierem, to potrzebuje do tego lewicy i ani kroku wstecz, niczego nie oddam. Lewica jest immanentną częścią tego układu rządzącego. Bez lewicy nie ma rządu. Lewica także dała, ten znaczek lewicy także dał możliwość realizowania demokratycznego mandatu wszystkim koalicyjnym partiom. Zatem nie ma mowy o żadnych roszadach, nie ma mowy o żadnych renegocjacjach i negocjacjach, dlatego że umowa z 15 października, umowa koalicyjna, obowiązuje. Nie widzę powodu, aby nagle ktoś miał coś ustępować, albo oddawać, albo dawać więcej. Więc myślę, że to są takie takie tańce godowe PSL-u. Nie ma w ogóle dyskusji w koalicji i to są tylko jakieś, powiedzmy, publicystyczne wrzutki. To teraz Zjednoczona Prawica, która wygrywa te wybory do sejmików, traci władzę w części sejmików, ale wynik rzeczywiście całkiem dobry. Chyba trochę upadła ta narracja, że te dobre wyniki PiS-u, które były, to był wpływ telewizji publicznej, spółek Skarbu Państwa i pieniędzy, którymi te spółki dysponowały, którymi zasilały też różne działania rządu, też promocyjne. No, niewątpliwie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość ma swój żelazny elektorat i przecież po 15 października ten elektorat nagle nie zakopał się pod ziemię. Ci ludzie, którzy ufają Prawo i Sprawiedliwości, a to jest jakaś część naszego społeczeństwa, dalej wierzy w to, że Polska jest osaczona przez Niemcy, chce być zniszczona, czy będzie zniszczona przez Unię Europejską i tak naprawdę Jarosław Kaczyński jest królem słońca. No ale takie mamy społeczeństwo. No jakby nie można się obrażać na społeczeństwo. Jest różnorodne, jest także jakaś część, która uważa, że te populistyczno-katolicko-narodowe rządy są odpowiednie dla Polski. No, ale widać było, że TVP nie było tak potrzebne przy okazji tych wyborów, bo TVP już nie jest tą telewizją rządową, którą była przez 8 lat. Ale przecież chyba do tego dążyliśmy, żeby TVP było telewizją, jasne, która tylko nie mówiło się o tym, że oni właśnie w dużej mierze mobilizowali elektorat PiSu, a teraz być może nie tak ma tej było mobilizacji, a wynik jest taki, jaki był. No pewnie jeszcze pamięć przed 3 miesięcy czy 4 miesięcy z wyborów tego elektoratu jest i niektórzy uważają, te 30% Polaków uważa, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która odpowiada na ich zapotrzebowanie. Zatem ja wiem jedno, że ten elektorat nie wyparował i ten elektorat będzie. Natomiast naszą demokratycznej strony rolą i zadaniem jest mobilizować ten elektorat, który dał nam władzę, a tego elektoratu jest więcej. Władzę dali nam młodzi ludzie, władzę dały nam kobiety i my tych młodych ludzi i kobiet nie możemy zawieść, bo jeśli zawiedziemy te grupy społeczne, które, jak zazwyczaj pokazywały badania, głosują mniej chętnie, w tych wyborach ostatnich parlamentarnych głosowały świetnie i bardzo mocno, to powrót PiSu jest bardzo możliwy. Zatem wszystkie ręce na pokład i trzeba wiedzieć, że ten wróg ciągle istnieje. Że on nie wyleciał na Marsa, on się nie przeniósł na Wenus, tylko jest tutaj, w każdym powiecie, w każdej gminie, w każdym mieście. I trzeba też ten elektorat przekonać, że mamy dla nich dobre, dla tego elektoratu dobre rozwiązania. Lewica proponuje socjalne rozwiązania. To są te rozwiązania, których elektorat PiSu poszukuje i to jest teraz naszą rolą, lewicy, żeby wiele osób, które ciągle jeszcze zostały w tyle, z tyłu i które ciągle nie są dostrzegane przez system, uwierzyły, został upodmiotowiony, że nie tylko PiS gwarantuje im stabilność i spokój, ale także silna lewica w demokratycznej koalicji. To trudne zadanie przed wami, dużo pracy, przede wszystkim trudne rozmowy. Nikt nie mówi, że będzie łatwo. Wewnątrz nowej lewicy. Panie ministrze, teraz kwestie dotyczące Ministerstwa Sprawiedliwości. Proszę. Pegasus, inwigilacja Pegasusem i listy, które są wysłane do tych osób, które były inwigilowane tym systemem. Czy my możemy już zdradzić, jaka to jest skala, ile osób było inwigilowanych za czasów PiSu systemem Pegasus? Oczywiście ta informacja jest w wyłącznej dyspozycji pana prokuratora generalnego Adama Bodnara i pana ministra Siemoniaka. Natomiast pan prokurator generalny Bodnar powiedział jednoznacznie. To jest skala przerażająca, to jest skala bardzo wysoka. Pierwsze kilkadziesiąt osób dostało te listy, czy te listy już poszły, zostały wysłane do tej pierwszej grupy odbiorców. Pierwszy
czyli jest, będą kolejne. Prawdopodobnie tak, skoro ta lista jest tak długa. Pierwsze 30 kilka osób dostanie to powiadomienie i to do tych osób będzie należała decyzja, czy ujawnić te informacje, czy też nie, no bo to oni są przede wszystkim pokrzywdzonymi i to oni powinni być przez państwo potraktowani wreszcie podmiotowo i z szacunkiem i to oni powinni dowiedzieć się, czy to od prokuratury, czy od innych źródeł, o tym, że byli przedmiotem zainteresowania nadmiernego służb specjalnych, a nie z telewizji, czy właśnie z jakichś przecieków, więc to koalicja 15 października traktuje tę sprawę absolutnie priorytetowo. Ministerstwo Sprawiedliwości i prokurator generalny traktuje tę sprawę absolutnie priorytetowo, dlatego że tu chodzi o prawa i wolności obywatelskie. Nie wiadomo, czy pan, czy ja, czy ta pani, która właśnie przechodzi tutaj ulicą, byliśmy podsłuchiwani, czy nie. Czy była zgoda sądu, czy nie. Czy zgoda sądu została wyłudzona przez prokuraturę, czy też nie. Czy sędzia, który podejmował decyzję, wierząc, że jeśli dostaje wniosek o zgodę na kontrolę operacyjną od innego organu państwa, czy ten organ państwa kłamał, czy potem przekraczał zakres tego zezwolenia, czy też nie. No to przecież było wszystko postawione na głowie i dlatego ja tak się bardzo angażuję w to, żeby mobilizować ludzi, żeby poszli na wybory, bo jeśli nie pójdziemy na wybory, także te europejskie, to skala tego podsłuchiwania znowu się powtórzy, będzie jeszcze większa, bo Kaczyński znowu będzie chciał wiedzieć, co pan myśli, co ja myślę, o czym pan pisze ze swoją, nie wiem, żoną, partnerką czy przyjaciółmi, czy przypadkiem nie knuje pan spisku przeciwko państwu PiS. Więc to jest super istotne. A czy ta liczba to jest bardziej w sumie kilkadziesiąt osób, kilkaset osób? Tego nie wiem, panie rektorze, to trzeba pytać pana prokuratora generalnego. Na pewno jest to liczba większa niż ta pierwsza grupa 30 osób, bo skala, jak powiedział pan minister Bodnar, jest porażająca i przerażająca. Dlatego będziemy, prokuratura czy prokurator generalny i minister sprawiedliwości przekaże ten raport do Sejmu już w niedługim czasie na temat skali podsłuchu. Będziemy o tym debatować i w Komisji Sejmowej i na forum parlamentu, bo społeczeństwo ma prawo wiedzieć, jaka była skala łajdactwa Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o wykorzystywanie wszystkiego, służb specjalnych, prokuratury, po to tylko, żeby stworzyć państwo totalne, po to, żeby stworzyć taki system, który będzie wchodził do naszych głów, wchodził pod nasze kołdry, zaglądał nam za firanki, żeby sprawdzać, co myślimy o obecnej władzy i jak zniszczyć nasze dążenia do tego, żeby tę władzę zmienić. Powiem, że dziś w Polsce system Pegasus już nie działa. Nie mam takiej wiedzy i mam nadzieję, że nie działa. Na pewno jest tak, że dzisiaj pod wodzą ministra Siemoniaka służby specjalne, które muszą istnieć w każdym kraju i muszą stosować techniki operacyjne, działają w sposób cywilizowany, które nie narusza praw i wolności obywatelskich zapisanych w Konstytucji. Krzysztof Śmiszek, bardzo dziękuję serdecznie. Panie ministrze, dzięki. Który wszystkiego tutaj dobrego. Na sercu ma lewicę, tak? Ale krawat jest zielony. Tak, z pozdrowieniem dla idę z gałązką oliwną do PSL-u. Dobrego, spokojnego dnia, panie ministrze. Dziękuję bardzo.